Kochane dzieci, jestem waszą matką i przyszłam z nieba, by zaprowadzić was do nieba. Zginajcie kolana na modlitwie za Kościół mojego Jezusa. Módlcie się o powołania. Módlcie się za dusze czyśćcowe. Zdążacie ku przyszłości, w której wielu przyjmie to, co jest fałszywe, i tylko nieliczni wytrwają mocni w prawdzie. Nieliczni będą ludzie pobożni i Kościół mojego Jezusa będzie maleńki. Jak powiedziałam w przeszłości, nie pozwólcie, by demon zwyciężył. Należycie do Pana i tylko za Nim macie podążać i tylko Jemu macie służyć. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Wy jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Przynależycie jedynie do Pana. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.